Wyłączyło się, nie wiem dlaczego. Pamięć jeszcze jest. Taki to jest. Że ci się wyłącza. Idziemy dalej. Zrobimy to rundkę. Idziemy do autka, pojedziemy do domku. Może gdzieś koło południa. Pograbimy liście na ogrodzie. Pozostałe. Jakieś zajęcie trzeba mieć. Będą filmy, nie wiem jeszcze dokładnie, albo wyjadę w niedzielę z samego rańca, gdzieś o 4 rano, żeby dwa widoku być na pierwszym cmentarzu. Tam zejdzie, tam są trzy groby, trzeba na jednym posprzątać bardzo dobrze i dokładnie, bo to jest weteran wojen, wujek. I później trzeba przejechać około 25 km, dostać się przez San na drugą stronę i do mojej rodzinnej miejscowości dostać się. Tam dziadkowie moi, Leon Bronisława Ziołowie, dziadek był słynnym, znanym kowalem na Galicji, bliżej Sandomierza. Trzeba zrobić porządek, paciorek zmówić, zapalić znicze, posiedzieć trochę, pójść do kolegów, którzy odeszli, zdrowaśkę i zbierać się z powrotem. Kierunek Warszawa. Może jeszcze, jak się uda, jeszcze raz ponownie przejechać te 25 km na moście przez w Radomyślu i tamtą stroną do Annopola w kierunku Lipska i na 79 w kierunku Warszawy. Tu parka ładnie sobie pływa. Hej, hej, hej! Kaczuchy. Gdzieś w tle słychać sygnał, prawdopodobnie karetka gdzieś leci. Do Michała Markowicza z Chicago. Michał, jest godzina 9:40 w tej chwili, 8 godzin do tyłu, ty śpisz. No może i u ciebie będzie piękna pogoda. Tego ci życzę. Pozdrowienia dla całej rodzinki. Trzymaj się. Niektóre osoby widzę z daleka, że nie chcą, żeby być filmowane. Znaczy się przypadkowo, bo odwracają głowę, także kieruję od razu komórkę, znaczy się aparat w przeciwnym kierunku. Znów piękne ujęcie słońca, poranku słonecznego. Proszę zapamiętać kanał seniora Marka na YouTube.
kanał seniora Marka na YouTube. Dziś wrzucę na YouTube filmy, to opróżnię zaraz pamięć i przygotuję. Jutro nie wiem, co tam będzie, jaka pogoda, co i jak, ale na drogę wrzucę albo poleci. No całość to nie, bo filmy, tak powiedzmy, piaseczno, Kozienice jakieś krótkie, Kozienice z Woleń. Zwoleń Lipsko, za Lipskiem w lewo w kierunku na Lublin, przez Wisłę i zaraz za Wisło w prawo, Józefów nad Wisło w kierunku Annopola i z Annopola do Pniowa. No, w Pniowie pokażę grób i jakiś fragment z prac przygotowawczych, a na samym końcu przymocowanie tabliczki, którą otrzymałem z Instytutu Pamięci Narodowej. Wuj uznany jak jest grób mogiła weterana walczącego o niepodległość Rzeczpospolitej Polski. No i stamtąd pojadę na Żawy. W Żawach też jakiś krótki, a później zobaczymy także. Z pobytu na Podkarpaciu parę filmów pójdzie w świat. A tutaj sobie siedzę i też się czyszczą, myją kaczuchy. Tam jeszcze wypłyną. Zaraz taki widokowy. Piękne słoneczko. I wycofuję się już. Kończymy na dzisiaj, do następnego. Pozdrawiam.